Witam wszystkich ponownie w Massive Chalice. Czwarty raz obroniliśmy gildię. Obroniliśmy gildię czwarty raz. Nie wiem dlaczego, co oni zrobili takiego, że cholera, są nieustannie nękani. Może ten portal jest cały czas otwarty. Któryś tam wynalazł jakiś sprytne urządzenie, które właśnie sprowadziło po raz spowodował pierwszy atak i od tamtej pory nie mam spokoju. 31 lat do końca, więc nie ociągajmy się ludziska. Spoko, research complete. Czy coś jeszcze mogę sprytnego tu wymyślić? Może adoptujmy dziewczynkę. Adoptujmy dziewczynkę, to ma zawsze sens, jest mile widziane. Do przodu. Sound the horns of Nai. Our power is nearly full. No dokładnie. 270 lat przetrwanych. Every decision you make will be more important than ever now. And every mistake will be harder to recover from. Dlaczego? Okej. Okay. W czasie jest 271 lat i jeden dzień. Cudownie. Za 185 dni mam dziewczynkę i mam zamiar ją dać do niebieskich żab. Gdzie mamy jeszcze niebieskie żaby? Tutaj jeszcze mam niebieskie żaby. Bądź do zielonych żab, bo teraz zielone żaby są tylko w jednym miejscu bodajże. Prawdopodobnie tak. Niebieskie żaby, osy, zielone żaby, osy i żaby niebieskie, czyli do zielonych żab, ale tych zielonych żab mamy w cholerę, a niebieskich mało. Nie wiem, zaraz zdecydujemy. All of ruling is choices, isn't it? Fight here, yes. Use this, no. Did he do it? Yes. No. Yes. No. Yes. That's ruling. Spoko. Wpadła jakaś dziwna kobieta, która weszła dwukrotnie do pokoju? Spoko. I powiedziała, żeby przekazać teście jakiś relikt. Aha, posiadany przez Berenice. Ona jest Tessa. Ona chce nie przekazać, tylko wziąć. No, dobra, bądźmy mili. Bądźmy mili, dajmy relikt. Spoko. O, w zamian chce nam dać historię. Podziękowała, bo się gdzieś wybiera i ten relikt będzie jej bardzo przydatny. I chce nam dać właśnie historię. Możemy usłyszeć, ma dwie gotowe, bardzo dobre wiadomości. Właśnie to nie wiadomości, a właśnie jakieś opowiada opowieść życiową czy nie, nie wiadomo. I możemy usłyszeć tylko jedną z nich. Jest długa szczęśliwa, długa smutna i no stories, please. Usłyszmy smutną usłyszmy historię. Kurde, zarąbista historia. Więc tak, alchemik, bohaterem historii jest alchemik, który wpadł na pomysł, jak uzyskać nieśmiertelność. Potrzebował tylko nie byle jakiego kielicha do stworzenia mikstury. No i poszedł po ingredienty potrzebne do stworzenia właśnie, po metal potrzebny do stworzenia tego kielicha. Niestety tam w odlewni nie chcieli mu dać, więc zabrał je siłą. Walka jakaś nastąpiła, wygrał, wziął metal i dowiedzieli się o tym jego dwójka przyjaciół, Hunter i Caberjack. Przyszli nie po to, żeby z nim walczyć, tylko żeby go przekonać, że robi źle. Niestety doszło do bójki, alchemik wygrał, wrzucił dwójkę przyjaciół do kielicha, w którym już była gotowa mikstura. I oni nie zmarli w kielichu, ta dwójka przyjaciół, tylko żyli wiecznie, świadomi tego, że przegrali bitkę.
Wtedy alchemik zdecydował sam skoczyć do kielicha. Niestety zdarzyło się coś dziwnego. Przeobraził się w jakieś monstro. Kiedy tylko transformacja nastąpiła, dokonała się, dwójka przyjaciół przebudziła się i zobaczyła, co się wydarzyło, i zdecydowali walczyć z monstrum. Wtedy kobieta Mursblink. Mruga oczami, jakby się przebudziła, pyta, gdzie jestem, i zanim zdążymy jej odpowiedzieć, ucieka. No i właśnie, straciliśmy relikt, do cholery. Trudno się mówi. Dobra, lecimy z czasem, bo 30 lat, do cholery, 30 lat! Pięknie, mamy dzieciaka. Gdzie są niebieskie żaby? Tutaj. Tu są niebieskie żaby i tu są niebieskie żaby. Czy tu mamy... Tak, tu mamy dwójkę dzieciaków. Tu mamy też dwójkę dzieciaków. Chyba dajmy tutaj. Okej. Okay. Fantastien. Żadnego researcha. Tak, bierzemy dalej. Dalej bierzemy, adoptujemy dzieciaków. Jasne, że tak. To jest sensowne. I lecimy do przodu. Żeby tylko się nie okazało, że któraś z tych rzeczy, których nie wymyślam sobie, będzie mi niezbędna do wygrania końcowej bitwy. Gdyżem, że taka nastąpi prędzej czy później. Dobra, w cholerę bohaterów. Armando George. Jasne, że tak. 33 latka. Lecisz. I do przodu. At least they were together at the end. O, partner regenta zmarł. Czy partnerka właściwie? Czy mamy... O, jest szansa na dzieciaki. Detaile. Spoko. Dwukrotnie klikając nie da się przydzielić. Kamyczka, niestety, ani armoru. Spoko, konfirmujemy, ok. No i dalej z koksem. Do cholery, musimy kawę wylać. O, jest dziecior. Dzieciora damy tym razem do zielonych żab, bo właśnie tu nie ma żadnego dziecka, a są ostatnim rodem. Okej, okay. I to podstarzałem, do cholery. Nie, chcę research. Heroes, adoptujmy dziewczynkę. Zobaczymy, który z lądów zostanie napadnięty, bądź kto zemrze z jakiej gildii. A, zmarł regent. No, proszę bardzo. Mamy tu 13, mamy jakąś rozsądną liczbę, czy 27. 27. High fertility. Co to jest fertility w ogóle? To jest dobre pytanie. Dajmy... Tak, właśnie, fertility. Nie wiem, do czego to jest, ale niech będzie. 27 latek. Zobaczmy detaile. Czy możesz mieć dzieciaka? Te pijakiem jest, ok. To się nie liczy. Geny tylko dobre będziemy przekazywać. Dobra, przydzielamy go jako regenta i super high z 18. Elegancko. Klik, 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 confirm, ok. Będziemy mieli Shadow Jacki. Cudownie. Na pewno? Tak.
wszystko zostało pozytywnie zatwierdzone, więc do przodu. Mamy następnego dzieciora i od razu przydzielimy go właśnie do zielonych żab prawdopodobnie. Oh yeah. Cudownie, czyli mamy dwójkę dzieciorów w tym momencie. Itemy. Może jednak pokusić się o te itemy. A, pokuśmy się. Niech będzie. Tak pewnie wszystkich nie damy rady opracować. 25 lat do końca dokończenia gry. Okej, regen zmarł. Experience. Fertility. To pewnie jest właśnie zdolność do posiadania dzieciarów. Czyli mamy 18. Zaraz. Może mieć dzieci, może mieć dzieci. Spoko. Wszystko. Czyli tak, jedziesz ty i jedziesz Aleksandra, 29. Kto z tego będzie? Och, hunterzy po prostu, okej. Zgadzam się na to. Czyli następna para na tronie, cudownie. 10 lat różnicy niemalże między nimi. Najważniejsze, żeby się dogadywali. Gildia. Spoko. Intuicja 20, wow. Ursula George. Dajmy ją. Elegancko. Czyżby jakiś atak? Dokładnie. Atak... Cholera, na 3 miejsca. Może być ciepło. Bronimy, jednoznacznie bronimy tego kipa. 27-letnia Kaberjaczka. Lapsesi, Wranglerzy, Bulwarki kontra nasza drużyna. Lecimy. Okej, ile wy macie lat w ogóle? 34-27, level 10, level 8. Tak, dajmy Kaberjaczków. 37, nie. Może dodajmy ich wiekiem. Łoj, rzesz w mordę. Od spodu. Pójdźmy od spodu. Trickshot, Kaberjack, 18. Co ty możesz? Clumsy, quick, jesteś szybki. To już mi się podoba. I alert. Detaile oczywiście. Ou. Kiepsko. Dobra, bierzemy go. Spoko. Tu będziemy ściągać na siebie uwagę i będziemy nie będziemy knockbackowani. Spoko. Biorę to. I tenże kamyk. Konfirmacja, ciach. Następny również pięściarz. Agem oczywiście. Gdzie? 33 lata, poważnie. Może troszkę inny układ weźmy w takim razie. Weźmy trickshota 15. On jest szybki i zalertowany. Spoko. Przedmioty. Lock. I to. Nie wiem totalnie, o co chodzi z tamtym perkiem. Tak to nazwijmy. Confirm. Czyli mamy tak, dwóch tych gości i weźmy jeszcze
relikty jakieś? Bo niewiele to zmieniło. Dokładnie. Nic to nie zmieniło. Age w takim razie. Potrzebuje alchemika. 19. Ło. Tale pesymistyczny. Spoko, spoko, niech będzie. Pszczoły. Pszczoły. Ekwipunek jest właściwy. O dziwo. No prawie właściwy. Ciach, ciach. Ciach, czyli dwóch alchemików, dwóch szczelców, jeden z pięchą. Dobra, podejmiemy tą próbę. Mnóstwo młodzików, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Awangardy do boju. Good. Now send someone ahead to scout enemy positions and then we shall flank through. Okay. Hey. What? Oh, oh, sorry. Old habits. Tak. Lecimy do przodu. Najwyższej świecie lecimy do przodu. Tak, są wręklery. Tak, czy ty posiadasz... Tak, ty posiadasz Wunderpancy. To fantastycznie, on ci gówno zrobi. Ty nie posiadasz Wunderpanców, no nie? Kiepska sprawa. Czy ty posiadasz Wunderpancy? Posiadasz, więc... Jednoznacznie lecimy do przodu. Będziemy gościa atakować w następnej turze. Ohoho, coś widziałem. Ty na pewno posiadasz Wunderpancy za drzewo. Oj, przepraszam. Za drzewo. Ty się nie możesz nigdzie schować. Ty w sumie... Też kiepsko, jeżeli chodzi o ukrycie. A zróbmy taką przebieżkę tutaj. Nikt nas nie wypatrzył. Dobra, i powiedzmy, że ty zostajesz tutaj. Tak, ty zostajesz tutaj. Niech będzie. Bardzo pozytywnie. Teraz. Ty masz 48 życia. Cholera, nie zabiję cię. Kiepsko. Zróbmy to na stealthie. Delfie do przodu. Skoro tutaj mamy... Ich nie zabije, te cholery. Ale... Można by ich... Aj, nie można by. Można by w tego strzelić, te cholery. Pięknie. Teraz następny stealthujący. Do przodu, oczywiście, że tak. I atak na tego gościa. Miło. Gdzie się podział... O ten. Alchemik. Delikatnie w przód. Oj, ten alchemik. Dobra. Coś wykombinujemy tutaj, zaraz. Nie wiem, gdzie się podział ten jeden gość. Gdzieś mi zniknął z radarów. Jest! Jest gdzieś tutaj. Ups. Ups. Stealthem do samego końca. A co nam szkodzi?
Cholera, sporo ich. Naprawdę ich tutaj jest sporo. Dobra. Dobra, coś tam poodkrywaliśmy. Czyżby nas zwrócił uwagę? Najwyraźniej. Najwyraźniej. O, jest szansa na przeprowadzenie ataku. Masz 8 level. Cholera, jasne, że tak. Shit, przeżył. Bardzo źle. Ej, alchemik. Mało, bardzo mało ruchliwy. Niestety nie mam kwasu, więc będzie źle się działo. Nie! A nie, myślałem, że alchemika będę walić. Niestety exp przepadł. Niestety 5 lat przepadło. I niestety 5 lat następnych też przepadnie. Dokładnie. Cholera. Kiepska sprawa. Dobra, ty jesteś tak jakby zestymowany. Nie wiem, dlaczego się z ciebie dymi. Atak, jednoznacznie atak na... Ten gość mi tutaj naprawdę bruździ. Nie, 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 stop, wróć. Spróbujmy to załatwić może w taki sposób. Ukryjmy się. I tu. I pójdzie. Cudownie. I stunet. Uhu, hurra. Oh. Niesamowite po prostu. Shit. Trochę źle stoję. Kurde, balans. Dobra, bardzo źle stoję. Pamiętaj, że on jest zestymowany. On nam nic nie zrobi. Tu mam 50%. 64. 53. Jedziemy. Przynajmniej jeden. Przynajmniej jeden. O, jeszcze mamy, kurde, Huntera. Świetnie. Nie wszystko stracone. Udało się. Ale też tam stunowało go. Do jasnej anieli. Au! Damy radę. 57%. Dobra, nie ryzykujmy. Kurwa, naprawdę o kroczek będziemy się ruszać tym alchemikiem. Niesamowite. Alchemik, ty jesteś stanowany. Jest szansa na zabicie gościa. Jedziemy. Pycha. Jak to cieszy, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. Do przodu.
Dobra. Odblokowało mi moich wojowników. Więc lecimy. Zobaczyć, co tu się dzieje. Naprawdę mocna drużyna do cholery. Wranglery połączone z Lapsusami. Boli. Boli. Troszkę boli. Już można oprócz niewidzialności stosować system osłon. Bez tego mogło być naprawdę bardzo, bardzo źle. No i ten gość, to cholery. Trzy kroki na turę. Podejrzewam, że daleko nią nie zabiegnę. Dobra, tu by się przydał alchemik, które wcześniej. No i co teraz? Mamy szansę? Mamy szansę, do cholery. Mamy szansę. A, spróbujmy. Jeszcze przetrwał. Kurde, co za dziad. Może kimś tu tam dam radę? Nie. Chyba, że nasz kusznik na stealthie lekko do przodu i... Wow, wyszło. Naprawdę wyszło. No i alchemia. Niebezpieczna alchemia w bliskiej odległości. Cudownie. Niestety stunowało. Kurde, tu jest jeszcze jeden? Shit. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że tam tylko Wrangler jest. A tu taka niespodzianka. Ty jesteś tego... Śpisz w tym momencie. Cóż. Elegancko. Dobra, wbadajmy ten teren z tym kamieniem. Mam złe przeczucia, że coś tutaj jeszcze jednak może się kryć. Łe! Wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że nie bardzo. Ale cudowna muzyczka. Muza jest po prostu przegenialna w tej grze. Auć! Będzie bolało. Uff, udło. Do jasno, co zrobić? W miarę prosto pobiegło. Czy tam pobiegło. Tak. Lecimy. Cholera, Wrangler. Jest szansa na strzał. Biorę. Elegancko. Pozytywnie, bardzo pozytywnie. Trzy kroki. I tutaj. W bezpiecznej odległości jeden od drugiego. To jest najważniejsze w tym momencie. Teraz. Cholera, martwi mnie ten jego mizerny współczynnik damage'u. No właśnie. Będzie potrzebował poprawki za każdym razem. Na szczęście damy radę dobiec.
i level up. Czy to oznacza, że ma... Nie, nie oznacza. To nie oznacza, że mam punkcik, więc nie ma się co cieszyć. I teraz. Ekipka lekko w przód. Oczywiście, że lekko w przód. Zachowując skrytość, na ile się to tylko da. No i teraz ranklery będą podbiegać. Chyba, że mnie nie widzą. Mam nadzieję, że mnie... O, teraz to mnie na pewno zobaczę. Boże, w mordę. Jeszcze bulwark. Dobra, sporo ich tutaj. Naprawdę sporo ich tutaj. W pierwszym rzędzie... To zajmijmy się Lapsesem. Kuźwa, przetrwał. Shit. Alchemiku. Jaki ty masz... Ty masz spory zasięg, spoko. Więc... Nie wiem, co zrobić. Włożysz następny. Chyba jedynie w ten sposób. 29%. Nie, odpada. Odpada i to w przedbiegach. Wow. Wróć, wróć. Dwa uderzenia na tego kostka. Pycha, zmarło mu się. Czy damy radę? Czy ten gość da radę dorzucić? To jest pytanie. Tak, ale kurde, zaczepia swojego przy okazji. Nie, bez sens. Totalny bez sens. Trochę do przodu po prostu. Może się uda. Elegancko. Czyli nie stracimy, na pewno nie stracimy expa moim Kaberem. Ale tam obrażenia to już mała strata w porównaniu. Oczywiście. Dobra, co tutaj na mnie czeka? Pudło? Ups. I ogłuszenie. No nic, trudno się mówi. Tutaj gdzieś był Wrinkler, sobie biegał. Nie, tutaj sobie biegał. Gdzie ten dziadyga jest? Spróbujmy go wypatrzeć w jakiś sposób. Tutaj jest. No to bijemy. Pysznie. Przynajmniej raz nie trzeba było powtarzać po tobie. Teraz, drodzy alchemicy, przydałby się trochę podbiec. Delikatnie, ciupinkę wręcz. I... 69%. Jest. Elegancko. Pysznie. Także ludziska, walka skończona. Zaczynają się walki robić coraz bardziej... Walki coraz bardziej dają do myślenia. A, i właśnie ta opowieść o kielichu. No kurczę, czy to nie jest... Czy to nie jest opowieść właśnie o tym kielichu... świetnie. O tym kielichu, który do nas przemawia dwoma głosami.
tym, że Kaber Jack i Hunter, który się z... No właśnie, dwie osobowości. Trochę się dowiedzieliśmy. Miło, miło. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć, czołem.